Dzień dobry Państwu. Nazywam się Dorota Laskowiecka-Urban. Jestem solistką Teatru Muzycznego w Lublinie i dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o tym, jak przygotowuję się do spektakli, koncertów, prób, jak rozgrzewam swój aparat głosowy, pracuję wokalnie i artykulacyjnie. Pierwszym ćwiczeniem, które wykonuję tuż przed próbą, mam takie 10-15 minut na rozgrzewkę. Pierwszym ćwiczeniem jest rozgrzanie mięśni twarzy, to znaczy najpierw dotykam, ewentualnie szczypię mięśni twarzy, całej twarzy. Piąstkami zaczynam rozmasowywać te mięśnie. Już widać, jak zapewne robi mi się skóra lekko czerwona, ona się robi lekko przekrwiona. I to jest bardzo dobrze, dlatego że świadczy to o tym, że te mięśnie zostały, że skóra została poruszona i ja czuję już, jak mówię, że te mięśnie również tam troszeczkę się poruszyły, ale to wszystko jeszcze za mało. Wobec tego wykonuję również masaż. Masaż taki, gdzie to, tutaj taki punkt mamy wokaliści nad czołem, nad nosem, który jest dla nas bardzo ważny, prawda, te rezonatory czołowe. Rozmasowuję sobie, to są elementy jogi twarzy również. Ja te elementy stosuję właśnie po to, żeby rozgrzać te sfery. I po takim ćwiczeniu zaczynam, ja już czuję całą twarz, super. Zaczynam pracować nad wargami, to znaczy zaciskam, to co również powoduje przekrwienie strun głos, przepraszam, przekrwienie warg, oczywiście. Ruszam wargami, robię tak zwany ryjek. Wyciągam, mówię i wtedy też mogę wykorzystać prawda? To są te ćwiczenia, które zawsze wykonuję. Następnie wykonuję tak zwane kląskanie. Ruszam językiem, ale również ruszam mięśnie twarzy, prawda? Następnie syczenie. Z mocnym naciskiem przepony i parskanie, które powoduje z kolei rozluźnienie. Super jest to parskanie. Kolejne ćwiczenia, kiedy już czuję, że twarz usprawniłam, że ona jest już ze mną kompatybilna, zaczynam pracować nad spółgłoskami artykulacyjnymi. Takie mamy spółgłoski wargowe, które powodują u nas od razu pracę przepony. Są to spółgłoski b, p, b, p, b, p, b, p. Kilkukrotne powtórzenie. Kilka razy powtarzam to samo, te same ćwiczenia po to, żeby jakby utrwalić pewne mechanizmy, żeby rozbudzić ten organizm, pobudzić do działania. Również takie dyszenie psa, to jest takie ćwiczenie, które bardzo nam pomaga, czyli ja czuję, jak mi ta przepona cała lata. Oczywiście to muszą być krótkie, zwięzłe, sprężyste ruchy. Kolejnym ćwiczeniem, które bardzo lubię, to jest takie ćwiczenie rozciągające, to już jest troszeczkę ćwiczenie wokalne, ćwiczenie rozciągające również mięśnie twarzy, ale i powodujące już prawidłowe ustawienie wewnątrz, czyli wstaję rano, przypuśćmy, i chcę od razu, żebym załapała, żebym się rozbudziła, żebym załapała tą wysoką pozycję śpiewaczą. I wtedy wstaję i mówię wow, wow, takie zwyczajne wow, amerykańskie, angielskie, prawda? Super jest to ćwiczenie, ponieważ ono nas od razu ustawia nas na emocjach. Kolejne ćwiczenie, które bardzo lubię, to jest tak zwana syrena alarmowa, która powoduje, że również otwieram się, ale i zaczynam lekko masować już te struny głosowe, czyli tyle. Nieważne są interwały, ważne jest, żeby zahaczać co chwilę o jakiś inny dźwięk. Nie powtarzajmy tego samego wysokiego dźwięku i niskiego, tylko, no ja przynajmniej tak robię, tylko zmieniam te wysokości. Kolejne ćwiczenie to jest
półgłoska R, którą uwielbiam. I tutaj już dołączam również dźwięki. Wtedy są. Wtedy już zaczynam powoli czuć, że moja przepona zaczyna pracować. Kiedy czuję, że troszeczkę już przepona się podłączyła, włączyła się do tego organizmu. Pamiętajmy, że przepona jest bardzo ważnym narządem przy fonacji, przy śpiewaniu. Wtedy zaczynam ćwiczenia tak zwane rozśpiewujące, tak, rozśpiewanie po prostu, potocznie tak o tym mówimy. Ja mam kilka swoich ulubionych ćwiczeń. Nie mam zwyczaju zbyt długiego rozśpiewywania się. Wiąże się to również z tym, aby nie zmęczyć tego aparatu głosowego. My mamy za cel tylko rozgrzać, czyli to takie popularne mormorando, które wykonujemy, śpiewanie pod prysznicem, w aucie, w przygotowaniu, super rozgrzewa nasze struny, jest jakby przygotowujące. My możemy sobie pomruczeć, a możemy wykonać również takie ćwiczenia mormorando stricte muzyczne, czyli nie tylko na jednym dźwięku, ale dołączamy, jakby robimy z tego melodię. Dwa dźwięki to już jest melodia. Rozgrzewamy tutaj wszystkie rezonatory takimi dźwiękami, takim mormorando. Kolejne ćwiczenie to jest już troszeczkę szersze ćwiczenie, czyli z dołu do góry albo z góry na dół. Jula, 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 Jula. Można bardzo nisko zacząć, można, ja zaczynam troszeczkę wyżej z racji tego, że jestem sopranem. Jula, Jula, Jula. Coraz wyżej, coraz wyżej, ale nie za wysoko, ponieważ jest to początek mojego rozśpiewania. Kolejne ćwiczenie, idę troszeczkę oczywiście w tym do góry, potem znowu wracam do dołu. Kolejne ćwiczenie jest troszeczkę szersze. Jola, 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 jola. Dlaczego Jola? Bo tak sobie wymyśliłam, że Jola dla mnie jest sympatycznym ćwiczeniem, o które powoduje, że te nasze dźwięki stają się subtelne, stają się pionowe. To, do czego dążymy, aby były skupione i pionowe. Te ćwiczenia to są takie proste ćwiczenia, ale na koniec zawsze jeszcze dołączam tak zwane staccato, czyli krótkie, sprężyste dźwięki, po to, aby nie tylko aparat głosowy, ale również usprawnić ten aparat oddechowy, prawda? Czyli żeby ta przepona stała się jeszcze bardziej sprężysta. Ona ma być naszym oparciem, pamiętajmy o tym, czyli takie proste, no to samo ćwiczenie, które przed chwilą robiłam, tylko staccato. I tak dalej, idę wyżej. I niżej. Oczywiście dzisiaj tak delikatnie Państwu pokazuję, tylko żeby Państwo skorzystali z niektórych tych ćwiczeń. Te ćwiczenia mają dla mnie ogromne znaczenie. Myślę, że dla każdego wokalisty przed występem. Starajmy się nie przystępować ani do prób, ani do spektakli bez rozgrzania aparatu głosowego. Nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy w świetnej formie. Może to powodować różne schorzenia, różne przekrwienia, różne niedomykalności, prawda, kiedy głos jest zmęczony. Lepiej ten aparat jednak rozgrzać, chociaż jednym, dwoma ćwiczeniami.
Ćwiczenia oddechowe również są bardzo ważne. Te krótkie ćwiczenia, to dyszenie tego pieska, które Państwu pokazałam, staccato, które jest również ćwiczeniem usprawniającym na nasz oddech. Pamiętajmy o tych ćwiczeniach artykulacyjnych, o prawidłowej wymowie, o tym, żeby mówić wyraźnie. Końcówki są bardzo ważne. ST na przykład. Wystarczy, że powiemy st i od razu czujemy, jak ten brzuch nam pracuje. St, prawda? Kilka razy wystarczy. Ja uwielbiam takie słowo krnąbrny. Krnąbrny chrząszcz. I wtedy już w ogóle czuję, jak mi się wszystko rusza. Sprawdzeniem dla mnie, czy wystarczająco mój aparat został już rozgrzany dykcyjnie, jest takie zdanie, które powtarzam od czasów studiów. Jest to zdanie: wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu, który oklaskiwał przeintelektualizowane dzieło. No właśnie, to była ta próba teraz, kiedy nie bardzo wyszło. Drodzy Państwo, polecam takie krótkie ćwiczenia, polecam czytanie tekstów, czytanie łamańców, żeby usprawniać nasz język. Polecam ćwiczenia wokalne. Nie muszą to być ćwiczenia, które ja zaprezentowałam. Ja pokazałam Państwu tylko to, co jest taką moją krótką rozgrzewką przed spektaklami, przed próbą. Oczywiście im trudniejszy spektakl, im wymaga od nas szerszej skali w danej roli, tym rozśpiewuję szerzej ten głos, czyli staram się zawsze rozśpiewać kilka dźwięków ponad najwyższy dźwięk, który mam w danej roli, czyli żebym przykryła ten dźwięk odpowiednio, żeby nie był to mój dźwięk końcowy, tylko jednak, żebym miała ten zapas tak zwany w głosie. Polecam Państwu te wszystkie ćwiczenia. Polecam również dużo pić wody. Jest to bardzo ważne dla naszego głosu, aby ten głos był prawidłowo nawilżony, nasz organizm, żeby był prawidłowo nawilżony. Zazwyczaj o tym nie pamiętamy. Ja dzisiaj z Państwem już się żegnam. Zapraszam na deski Teatru Muzycznego, oczywiście po tej drugiej stronie. My, artyści, zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszam w imieniu kolegów, w imieniu dyrekcji oraz wszystkich pracowników Teatru Muzycznego w Lublinie. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy. Będziemy się cieszyć swoją wzajemną obecnością. Dziękuję za wysłuchanie tego filmu i do zobaczenia.